Armicze, gratuluję zwycięstwa. Po serii remisów i porażek, ważna wygrana Krakowi. Musicie być zadowoleni z tego wyniku. Tak, oczywiście, to spotkanie należało wygrać. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ to mój pierwszy mecz. Można powiedzieć, że przyniosłem szczęście drużynie. Wygraliśmy i myślę, że było to w pełni zasłużone zwycięstwo. Jakie są twoje wrażenia po debiucie w Krakowi? Dziś zespół był bardzo zjednoczony, w drużynie była świetna atmosfera. Jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Mam nadzieję dalej grać i pomagać drużynie. Co sądzisz o nieco kontrowersyjnej sytuacji z pierwszej połowy z Boubacarem Diallibą? Był karny czy nie? Nie wiem, czy powinien być karny. Byłem z innej strony i tego nie widziałem. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy, a ta sytuacja jest już za nami. Dzisiejsze warunki atmosferyczne przeszkadzały ci w grze? Zawsze lepiej gra się bez deszczu i kiedy boisko jest w dobrym stanie. Trzeba przystosować się do każdych warunków. Powtórzę to jeszcze raz. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy mimo padającego deszczu. Kiedy rozpoczynacie przygotowania do meczu w Pucharze Polski? Jutro mamy dzień wolny, wracamy do treningów w niedzielę. Musimy się dobrze przygotować, ponieważ chcemy wygrać ten mecz i przejść do kolejnego etapu Pucharu Polski.